Dzisiaj Słowo Boże mówi, przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie ścieżki, dolina niech będzie wypełniona, góry i pagórki nie zostaną zrównane. Ja nie wiem, co jest górą czy pagórkiem w Twoim życiu, jakie problemy napotykasz w swoim życiu, co jest doliną, taką, można by powiedzieć, dziurą egzystencjalną, z którą sobie nie dajesz rady i co Ciebie niszczy. Ale dzisiaj Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby to wszystko pozasypywać, powyrównywać, ścieżki kręte wyprostować. I jest to o tyle dziwne, że w innym miejscu Słowo Boże mówi, że chrześcijaństwo jest działaniem Pana Boga. To jest działanie Ducha Świętego. Mówi dokładnie w ten sposób, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Jezus jest Panem. Czemu dzisiaj w takim razie Słowo Boże mówi taką rzecz, którą przed chwilą żeśmy słyszeli? Dlatego, że jest bardzo ważną sprawą dla każdego człowieka mieć to doświadczenie, że sam stara się o własnych siłach, jak mówi Słowo Boże, wypełniać dolinę swojego życia, zrównywać własne góry i pagórki, wyrównywać kręte ścieżki i mu po prostu nie wychodzi.